to jest typowy strzał na kasę z walką z Golovkinem. Nie widzę żadnych szans i myślę, że tutaj będzie szybkie KO. To jest boks, jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Po tym, jak kilka nazwisk wypadło z tej karty MMA Boxing Night, ty zostałeś bohaterem w walką wieczoru. Czujesz się szczęśliwy z tego, jak to się potoczyło? Znaczy, nie ma dla mnie żadnego znaczenia zupełnie, który walczy na gali. Najważniejszy będzie efekt końcowy i to, jak zejdę z ringu zwycięski, więc wtedy będzie, można powiedzieć, że jestem zwycięzcą, tak? Miejsce na karcie nie ma znaczenia, wiadomo, że fajnie jest walka wieczoru, bo więcej rzeczy jakby jest skierowane stricte pod ciebie, ale nie biorę w ogóle tego do głowy, skoncentruję się na swojej dyspozycji, na tym, co mam pokazać w ringu, na tym, jak przetrenowaliśmy rywala, na tym, jak przetrenowałem ciężko obóz, przez to naprawdę jestem pewny siebie, pewny tego, co potrafię i w ringu będę chciał to udowodnić. Ale nie ma co ukrywać, że jednak jak się jest na szczycie jakby tej karty, to do wygrania jest trochę więcej. Trochę więcej osób obserwuje, pewnie w telewizji, trochę więcej osób jest w trakcie walki. Tak jak mówiłeś, media pewnie będą robiły z tobą więcej wywiadów, będziesz na plakatach, więc chyba fajnie się znaleźć w takim miejscu. Na pewno jest to miłe i dziękuję za to Mateuszowi Borkowi, że to na mnie postawił w tej walce wieczoru, ale tak jak mówię, tak ja tego nie biorę do głowy, przy tym bardziej przed walką. Tak po walce to może będzie jakaś chwila refleksji, zastanowienia, że to fajny był moment i trochę tych rzeczy się złożyło na to, żebym 23 listopada był w walce wieczorem, ale to też myślę, że teraz trzeba to potwierdzić w ringu, że na taką walkę zasługuję, pokazać swoje umiejętności, zwyciężyć z niełatwym rywalem na pewno, ale takiego chciałem ciężkiego rywala, trudnego, żebym wrócił tak na dobre do tego boksu i odbudował swoją pozycję. No właśnie, co możesz powiedzieć o tym swoim rywalu, bo gdzieś tam jak szukałem dla Mateusza, robiłem jakąś sklejkę na Twitterze, to zobaczyłem, że to naprawdę jest gdzieś tam mocny zawodnik. Ty miałeś okazję pooglądać jakieś jego walki? Tak, widziałem jego większość, myślę, walk na pewno z ostatniego czasu, więc przeanalizowaliśmy go dobrze. Jest to solidny rywal, tak jak mówię, tak jest dużo wyżej na boxreku choćby ode mnie, ale ja chcę tą jego pozycję, chcę iść wyżej, więc nie zostaje mi nic jak zwycięstwo i czuję się naprawdę mocny przed tym pojedynkiem i wierzę w to, że stać mnie na wygraną z rywalem takiej klasy. To tempo dwóch walk pod rząd jest bardzo duże. Powiedz, co musieliście zrobić, żeby to dobrze rozplanować, bo na pewno jest to dosyć nietypowa sytuacja. Czy musieliście tą pierwszą walkę potraktować jako część przygotowań? Tak, no oczywiście cały sztab trenerski brał to pod uwagę, że to są dwie walki w krótkim odstępie czasu, więc ja też mentalnie się nastawiałem na to, że to są dwie walki. Oczywiście pierwszej walki nie było lekceważenia, ale gdzieś koncentrowaliśmy się na tym drugim pojedynku. Myślę, że tam w tym pojedynku z Kriegerem brakło troszeczkę właśnie tak, żeby wygrać to przed czasem tego, że nie było to ten szczyt formy, no ale ciężko jest zbudować szczyt formy dwa razy w ciągu tam powiedzmy 6 czy 7 tygodni, więc ten szczyt formy ma przyjść 23 listopada i czuję to, że jest to coraz wyżej, coraz lepiej. Taką fajną rzeczą, którą widziałem na poprzednich treningach, kiedy byłem przed tą poprzednią walką, było to, że trenowaliście taki aktywny wypoczynek w walce, można powiedzieć, tak? Żeby odpoczywać jednocześnie, będąc cały czas w walce i nawet wygrywając bez ciosu, że tak powiem, rundę. I widziałem to właśnie, jak fajnie zastosowałeś to w ostatniej walce. Dużo osób zarzucało ci brak agresji i tak dalej, ale to chyba była właśnie taka walka na przetestowanie tego, co robiliście z gasem. Tak, każda walka też na tym etapie to jest lekcja, to jest konkretny trening przygotowań. Pracujemy nad pewnymi rzeczami, żeby to wszystko się zbierało do kupy. Dokładamy kolejny element do mojego boksu. To jest dopiero teraz trzecia walka razem z gasem, więc tak jak mówię, tak, to wszystko ma się kliknąć i w tych najważniejszych walkach ma to wyglądać coraz lepiej, tak? Teraz już czujemy, że to do tej trzeciej walki to będzie dużo lepiej niż to wyglądało wcześniej, więc
nic tam nie pozostaje, jak to tak jak mówię, tak, bo teraz słowa mogą tutaj być różne, ale pokazać to w ringu i po raz kolejny zrealizować plan taktyczny, tak jak realizowałem tu z Krygierem, tak, to był mądry po prostu boks, może dla niejednych nudnych, ale liczy się efekt końcowy, a nie to jak się zaczyna, tak, z Clarkiem była wielka wojna, a efekt był inny. A jakie są, możesz zdradzić, jakie są właśnie takie elementy taktyki, które pozwalają zaoszczędzić siłę i przetrwać cały dystans? No wiadomo, to trzeba poznać swój organizm i jakby parę rzeczy sobie poukładać w głowie, tak, że nie każda runda w boksie zadania musi być wygrana. Czasami trzeba tą rundę odpocząć, bo nie da się 10 czy 12 rund na najwyższym poziomie wydolnościowym jechać, bo gdzieś ten kryzysik musi się pojawić i umiejętność właśnie w tym kryzysie sobie poradzenia. Myślę, że to jest dość doświadczenie, tak? Ja gdzieś to doświadczenie mam coraz większe i na pewno nawet te porażki mi na pewno dużo dadzą, choćby ta porażka z Robertem Clarkiem, której jakby nie przyjmuję do końca do siebie jako porażki, bo to była walka, której gdzieś no, czułem się dużo lepszym zawodnikiem, a zdecydowały niuanse i moje problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do rewanżu i będę mógł udowodnić, że jestem dużo lepszym zawodnikiem, ale tak jak mówię, Robert nie chciał tego rewanżu. Teraz w 3 listopada jest dużo większe wyzwanie, myślę, niż Robert i to mnie buduje, to mnie nakręca, mam mega motywację do treningu, do tego przygotowań, bo było bardzo wszystko skoncentrowane, byłem na tym celu i mam za zadanie po prostu wykonać go w 3 listopada. Ktoś mi ostatnio powiedział, że Patryk Szymański świetnie boksuje w dystansie, ale w półdystansie po prostu nie potrafi. To jest według Ciebie prawda, czy to jest jakiś taki bezpodstawny zarzut? Znaczy, nie mi to oceniać, tak? Każdy może mieć swoje, ja się czuję komfortowo, a moją jakby rolą jest też znaleźć się w tym dystansie, który mi się czuje najwygodniej i robić to, co potrafię najlepiej, tak? Czuję się dużo bardziej komfortowo oczywiście na dystans, ale to znaczy, że w półdystansie nie umiem boksować i to jest też element, jeden z elementów, nad którym z trenerem pracujemy na treningach. Widzieliśmy nawet te zadania w oponie. Dokładnie tak, to zadania w oponie to też było właśnie praca, gdzie pracowaliśmy na tym bliskim kontakcie na półdystansie, ale tutaj też jakby zadanie, że to rywal ma się dostosować do mojego stylu, do mojego stylu boksowania. Jeśli ja nie chcę być w półdystansie, to nie będę w półdystansie. W walce z Krygierem przerabiałem pewne elementy, które już miały być pracowane właśnie pod następną walkę, ale ten półdystans właśnie gdzieś tam mnie zaskakiwał i myślę, że też było troszeczkę winą tego, że gdzieś koncentracja uciekała i gdzieś zbyt pewnie się czułem, bo tak jak mówię, tak w tej walce gdzieś czułem, że gdzieś po moich możliwości 10-15% używałem do tego, żeby wygrać ten pojedynek. Po prostu chciałem bezpiecznie, bez kontuzji, bez rozcięć po prostu przeboksować te 8 rund, które były bardzo mi potrzebne w tamtym etapie. Jesteśmy teraz w Szklarskiej Porębie w Blue Mountain Resort, duży ośrodek, a ty właściwie sam z trenerem. Były takie obozy tutaj organizowane, gdzie było 4 zawodników pod opieką Gasa, a w tej chwili jesteś tylko ty. Czujesz się samotnie, czy wręcz przeciwnie, masz czas, żeby się skupić i przemyśleć sobie wszystko? Znaczy, to normalne życie obozowe, tak? Chwilę mi tutaj Łukasz towarzyszył, wspierał jak przyjaciel, bo się przyjaźnimy, więc fajnie to wyglądało, że był, że poświęcił czas i choć nie musiał, ale przebywał ze mną i tak dalej, więc też nie było, że jestem tylko sam z Gasem, ale generalnie do pracy to są idealne warunki, tak? Troszeczkę odizolowany tutaj w Szklarskiej Porębie, nie ma za dużo rozrywek takich poza sportowych, jest koncentracja, wyciszenie i to jest bardzo ważne w tych przygotowaniach. Mam czas na to, żeby skupić się na każdym elemencie i z czystą głową wchodzić na każdy trening. Wykorzystujesz jakoś tą infrastrukturę? Zdarza ci się pójść, nie wiem, na saunę, czy nie wiem, korzystać jakoś inaczej z tego obiektu? Tak, oczywiście korzystam ze wszystkich udogodnień, które tutaj Blue Mountain oferuje, tak? Często korzystam czy to z sauny, czy to z zabiegów spa, masaży. Jest to rzeczywiście też siłownia, więc wylewamy na niej 7 poty i spędzamy bardzo dużo czasu właśnie na siłowni, tak, bo rano jest ten trening bokserski, a po południu zazwyczaj mamy ten trening fizyczny i wykonujemy go tutaj. A treningi bokserskie w większości czasu jeździliśmy na salę oddaloną o 2 km, więc też nie jest daleko, ale teraz już ten ostatni tydzień, tak jak dzisiaj mieliście przyjemność widzieć, odbyliśmy już też tutaj
w sali treningowej, w sali w siłowni w Blue Mountain, bo już nie chcę tam się też jeździć, chcę się skoncentrować tylko na pracy, na tym, co najważniejsze, i odpoczynku. Na karcie pojawił się ostatnio Krzysztof Zimnoch. Co myślisz o jego powrocie na tej właśnie gali? Bo wiem, że jesteś fanem boksu, więc gdzieś tam się chyba interesujesz tym wszystkim, co się wokół niego działo. A przyznam się, że w ogóle nie śledzę z historii Krzyśka Zimnocha. Czy dobrze, że się stało? Myślę, że się chodziło z jakby marketing, promocję, super. A czy boksersko, to musi to potwierdzić w ringu, tak? Więc zobaczymy, czy to, co ludzie tam o nim gadali, to prawda, tylko czy on faktycznie potrafi boksować. Okej, a chciałem Cię jeszcze zapytać o takie nazwisko jak Kamil Szeremeta, z którym pewnie sparowałeś, tak? Czy nigdy miałeś okazji? W boksie olimpijskim stoczyliśmy walkę, gdzie on był doświadczonym już niby seniorem i się wielce odgrażał, że mnie zbije, zszedł specjalnie do mojej wagi i przegrał praktycznie bez celnego ciosu we mnie, więc czuję się dużo lepszy. No właśnie, bo to już pamiętam, już jakiś czas temu była ta historia właśnie, że mieliście walczyć, ale jak myślisz, czy ma jakiekolwiek szanse w tej walce z Gennadijem Golovkinem, o której się często mówi? Żadnych. Byłem u Golovkina na obozie, wiem, jaki to jest zawodnik, wiem, jak wyglądają jego przygotowania, chociaż to nie ma znaczenia. To nie jest tylko siła, to jest wielka inteligencja ringowa, więc przewiduję, że gdzieś 3-4 rundy może próbować jakikolwiek opór stawiać, ale generalnie nie widzę żadnych szans. Można spojrzeć, będę uważał, gdzie Grzesiu Proksa jest dużo lepszym zawodnikiem od Kamila Szeremety. Kamil Szeremeta w swojej karierze tak naprawdę nie walczył z nikim solidnym. Myślę, że mój teraz przeciwnik z gali w Radomiu to jest dużo mocniejszy niż wszyscy razem wzięci rywale i mistrzowie Europy w walce o pas Szeremety, więc super dla promotora, że go tak prowadzi, ale no, to jest typowy strzał na kasę z walką z Golovkinem. Nie widzę żadnych szans i myślę, że tutaj będzie szybkie koło. No to mocno poleciałeś. Wracając do Twojej walki, powiedz wszystkim, gdzie można oglądać, gdzie można jeszcze kupować bilety i generalnie gdzieś, jak się wybrać na tą galę. Generalnie zacznijmy od początku. Bilety dostępne oczywiście na bilet. Gale odbywa się w Radomiu. Zapraszam, kto jednak nie będzie mógł przybyć osobiście, wtedy oczywiście włączamy Polsat Sport, Polsat Sport Fight i Super Polsat i zapraszam do śledzenia i oglądania. Będą ciekawe, wyrównane walki, a to kibic lubi i będzie na pewno dużo emocji. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.